Siemanko, witam was bardzo serdecznie, jestem Christmas, a to jest drugi odcinek A Plague Tale Innocent. Jeśli ktoś nie widział poprzedniego, polecam obadać, bo się bardzo dziwne rzeczy podziały. No chyba, że ktoś zna tą grę i pamiętajcie, każdy jakikolwiek spoiler to jest po prostu łokie to wdziąsło i siemanko, bo ja tej gry do końca nie obejrzałem, nie kojarzę i tak dalej, także nie chciałbym sypanka spoilerami. O, mogę tutaj? An amulet. Oh, mommy gave me one once. Me too. Someone must have lost it. I think we can take it. Could be useful. Could be useful. Właśnie, amulety. W obliczu gwałtownego wybuchu zarazy strach i przesądy skłaniają prostych ludzi do kupowania lub wytwarzania szczęśliwych amuletów. Pozbawieni skrupułów rzemieślnicy zarabiają na sprzedawaniu drugich pierścieni i naszyjników wykonanych z dowolnego materiału. Te mało wiarygodne, powiązane z przesądami błyskotki mają rzekomo chronić ludzi przed złem. Powiedziałbym coś na temat tego, że dalej tak jest, ale... Tu jest nasze piękne przyprawy, cynamon, a to jest serwetka ręcznie utkana przez mamusię. Pewnie z herbem, bo mamy na klatce piersiowej mamy amulet z herbem. To jest chyba herb rodu Derun, ale nie jestem pewien. Także lecimy i musimy spotkać się z doktorem. Czy ja zostawiam ślady? Nie, niestety nie. They're really big. They won't hurt you. What are those noises? Are they sick? Nie, oczyszczają nozdrza. Jedyne, czego się... W ogóle ciekawostka, jeździłem konno, jeździłem na wielbłądzie mi się jeździło lepiej. Hugo, not now. But... Don't touch them, they're all rotten. But I'm hungry. How can you think of food right now? I na przykład bardziej boję się koni niż wielbłądów. Taka ciekawostka, fun fact. Jeśli kogoś tym zainteresuje, to zostaw łapkę w górę. There must be a lot of people. Albo coś płonie. Także... I podoba mi się, jak to jest zbudowane w ogóle. W sensie zbudowane. Graficznie ładna jest ta gra. Mogę tu odbić w jakieś miejsce, jakąś stronę? W każdym razie na przykład ja się koni boję, bo nie znam tych zwierząt. Wiecie, jak to jest. Człowiek się boi tego, czego nie zna. Excuse me, please wait. Madam? What's the matter with them? They look scared. Ej, dobra, halo, mogę ci tu zapukać na chatę? Excuse me, I'm the daughter of Lord Robert Derun. We were attacked, we need help. Please, it's very cold. Okej. Niesympatycznie. W każdym razie człowiek boi się tego, czego nie zna. Ja akurat nie znam się... ile to jest much. Nie znam... nie miałem okazji pracować z końmi. What on earth is going on? Dawaj. Hugo, chodź tu, bo będziesz mi zaraz panikował. I finalnie jakby... boję się tych zwierzaków. Nie boję się natomiast wielbłądów. Jakoś takie mam wrażenie, że one są, nie wiem, bardziej przy... I don't believe it. They're hiding. Halo. Boicie się, nie wiem, załóżmy, że ma 17 lat, 17-latki i... Ile on może mieć? 10? 9? Dzieci się boicie! Wy jesteście... nienormalni! To wygląda źle, chodźmy tu. Come back here! That means there are sick people in these houses. Don't touch anything. Oh, they're not allowed to go outside. It's more serious than that. It means that we could catch their illness, so stop running around. Alright. O, to tam mieszkają ludzie z koronawirusem. Tak właśnie w Polsce będziemy walczyć z koronawirusem. Normalnie w blokach. Krzyżyki na drzwiach. A mogę tędy? Tu coś jest ciekawego? Nie wiem czemu, ale mam jakąś taką ochotę, chęć eksploracji tutaj, bo podoba mi się ta wioska, jest naprawdę ładna. Ale tych... Do apples on a tree belong to everyone? With things as they are at the moment, I suppose so. Właśnie, bo fajnie by było, ale młodemu daj. Młodemu daj, ale fajnie. A sobie też mogę? Nie, dobra, nie muszę. Co jest? Boże, sfrizowało mi grę. Przez chwilę.
Ej, szkoda, że nie mogę wyłączyć tych achievementów. No chyba, że mogę. To dajcie mi znać, bo... Smell something cooking. Is it fair? It doesn't sound like a fair. Targ? Good Lord. Dobry posiłek, powiadasz. You! I'm begging you! Go get help! Well, I'll be damned. Here's the rest of them. What? No, wait, we're just looking for someone. And you found him. It's your damn music what brought them out, huh? Those dirty vermin that invaded our church. That filth would attack our children in their beds and gave them the black thing. But now you've found Conrad Malfort. And I'm telling you, this is the last village you'll infect. O czym ty gadasz? Come on. Dobra, spierdalamy! Just run! Trzeba ich osądzić? Fajnie. Tędy. Czemu ci ludzie nas chcą zabić? Tędy. Here, get inside, quickly! Ojej. All's quiet. He's going to see us. Don't move. We have to wait until they show themselves. Then we'll get him. No dobra, trzeba go jakoś zdżukować. No to musisz najpierw, kolego, zejść. Jaka wiksa, czemu w ogóle ten Konrad chciał nas rozwalić tą maczugą? Przecież to... Z drugiej strony trochę chciałbym zobaczyć tą animację, ale nie dlatego, że... Jaram się, tylko jestem ciekawy, jak była zrobiona. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że... za dużo, znaczy Schuga... Schuga na pewno by nie... Koga na pewno by dużo nie zostało. Nie widzę. There, the wall. They're coming. Quick, quick. Dawaj, 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 dawaj. We should never have come here. Why are they doing that? They think we have brought evil with us. We have to find a way out of here. O kurde, to... O, tam, tu są te. Tu są kamienie, skały. Muszę je ogarnąć. Zanim mnie oczywiście dojadą. Bo dobrze mieć. Ze dwie skałki więcej zawsze. Climb onto it now. We're going to climb up. Dawaj, dawaj, mały. Co tu się dzieje w ogóle? Dlaczego? A ja wam zasłaniam ten, ale mam nadzieję, że... to jest tylko interakcja z Hugiem. Z nim właśnie. Tak czułem. Let's push this. Yes. Znowu kamyczki. Czy one są puste? Czy to tak... lightowo idzie? Spoko, że to z automatu działa, że po prostu przyciąga... A, dobra, więcej. Że przyciąga się do miejsca, gdzie powinno być, a nie, że na przykład wejdę na górę i się okaże, że braknie tyle, żeby na przykład odpalić działanie, nie wiem, podsadzenia Hugo na przykład, bo mi się trochę był mocno niepocieszony. Well, we got out. So we can leave now, right? If they don't find us again. But you have your sling, you can protect us. It's not that easy, Hugo. Oh. No, sporo co na takich gałganów, to jest tak samo, jakbyś strzelał z łuku do Godzilli. Jakby poza tym, że wkurwisz, to... No co za babka w ogóle? Dobra, już wiedział, już wiem. Dobra, trzeba stąd zjeżdżać. Amicia, come here, this side. There you are. No, tak właśnie czułem, tylko próbuję tu wejść. Well done. I'll get it to fall. Watch out. Aha, muszę zrzucić to najpierw. Dobra, oni tu są. Hugo, mordo. Come on. Dawaj, młody. Młody, tu nie ma czasu. Well done. I was scared. I'm sorry about the letter. It's my fault. You were right. We need to go home. Już zawsze
Znaczy, zawsze może nie, ale czasem jednak... Jest tu coś ciekawego? Nie ma, spadamy. Amicia, hide! Well, where the hell are they? Conrad, we've surrounded the area. They were here. Czasami warto słuchać młodych. Two of you surrounded the whole area? Get out of here! Call the others and get those alleys blocked. If I catch those brats, I send them back to hell! They won't get out of here alive! Fajnie. Fajnie masz na chacie. Fajnie masz kolego na chacie. Conrad lost his mind when his kid died. We have to burn innocent people? Chase kids? Meanwhile, the plague spreads through the village. You think it's normal to have a girl and a kid running around here with the things the way they are? I bet they came out of the church with the rest of that scum. Mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że nie, kolego, ale... Ale może wypadałoby nas najpierw wysłuchać, zanim na przykład będziecie chcieli nam, kurwa mać, pakować kosę w żebra? I cyk, zbaniszcze. Czy tamten nas nie zobaczył? O, ale jesteśmy zajebiści w dżukowaniu ich. No, not again. O, dobra, ekstra. Which way? I don't know. A skończy się tragicznie za chwilę. There's no way out. One way ticket. Quickly, please. I'm trying. Dawaj. It won't hold them for long. Quickly. They know we're here. No, it's stuck. Hugo, go through there. Open it for me. Right. Bardzo nie chciałbym, żeby się okazało, że... Can you unblock it? I'm trying. Hurry! Quickly, Hugo, please. I can't. Hugo, he's here. I'm coming. Hugo, do something! Run! Jaki lak. Już myślałem, że mnie dopadnie. Ej, to by było bardzo, bardzo niefajne, jakby okazało się... Wow, jakby okazało się na przykład, że on otwiera te drzwi, faktycznie udaje mu się. I widzi mnie, znaczy Amicję, taką roz... zgniecioną po prostu na tej ziemi przez tą maczugę tego Konrada tam. They'll never come looking for you here. You're soaking. There are clothes you can change into upstairs. A mogę na przykład podejść sobie tutaj i przypalić trochę Hugo z jednej strony. Thank you. Okej, dobra, to była dość emocjonująca część. Okej, okay, dobra. Wejdźmy na górę, przebierzmy się. Weź ubrania ze skrzyni na piętrze. Czyli... Okej, okay, reasumując. Ludzie, którzy nas ścigają i chcą nas zamordować, to ludzie, którzy palą niewinnych, mordują niewinnych. That's better. What about you? We have to go and find mommy, Amicia. Not yet. She told us to find Laurentius. Ale styluweczka. Hugo, we're going to do what she told us and that's it. Hugo, wait! Młody ty, jak on... On po prostu dostaje takiego... wielkiego turbosa w dupie i ucieka. The same as mother used to use. Ej, czemu to nie jest dosunięte do ściany, halo? Przecież to tak się projektuje, tak nie tak się projektuje. Słuchajcie, następnym razem dosuńcie to, proszę, bo to nie wygląda dobrze. Bo jakaś zaraza, bo coś się od Jani pawliło i oni mordują niewinnych i przyszli do nas. Znaczy, przyszliśmy do nich i oni uznali, że... O, oh. my name is Clairvy. I'm Amicia. Clairvy. And this is Hugo. Say thank you, Hugo. Thank you. Clairvy, what is happening here? Właśnie. The plague. So many people dead. And those still alive. Co mają? But where are your parents? At home. They're waiting for us. We're looking for a doctor.
Laurentius. Nie do końca czekałem. Perhaps a man did come and help at the hospice early on. The monks might be able to tell you more, but what? They haven't been seen recently. No one goes near the church anymore. It's all we have. We must go and see. You'll die there. But no one listens to old Clary anymore, so... Anyway, I see you have a sling. You're going to need it. But it'll be no use to you in that state. Go to the backyard. You'll find some new strips of leather there. And feel free to use the workshop in the next room for your repairs. That's very kind of you. Okej, okay. Ale na ramiennik jaki zajść. Feel free to use the tools. Na łokietnik. Okej, okay, czyli co, tutaj co jest? Co right. To jest? Got the tools. I just narzędzia. Need the a komis sędzi. Oraz skórę leżącą na podwórku za domem. Ale co, mogę tak wyjść? Nikt mnie tu nie za ten? Nie zaatakuje? Dobrze. Dobrze. Leather. Right. Let's get to work. Ale w ogóle, halo, mówiłaś o paskach gumy, a podniosłem skórę i narzędzia. Come on, keep calm and concentrate. Trafienie przeciwnika w głowę zabija go na miejscu. Jit! Podczas naprawienia procy Amicia korzysta z okazji, aby zmienić kilka materiałów, z których jest ona skonstruowana. Poprawia w ten sposób szybkość lotu pocisków, co sprawia, że każde trafienie przeciwnika w głowę jest śmiertelne. Okej. Okay. Nie wiem, czy chcemy... Okej, co my tu mamy dalej? Tutaj na przykład jest skracanie... Skraca czas potrzebny na misji do wyjęcia i załadowania procy. Skraca czas potrzebny do uzyskania maksymalnej celności strzału. Może pomieścić maksymalnie 12 materiałów każdego rodzaju. Może pomieścić maksymalnie 10 sztuk amunicji. Bieganie i wykonywanie uników powoduje mniejszy hałas. Interesujące. Right. I must go and thank Clovey. Otworzyć w dowolnym momencie, ale do ulepszenia sprzętu potrzebny jest warsztat. Okej. Okay. So? It's a lot better. Thank you, Clovey. Thanks for everything. So that's where you lost them. Yeah. Shh. They won't survive long around here, if you ask me. What on earth are you doing? Put that mallet down! Are you stupid or what? I am not stupid! Don't shout! Children, that's enough noise! I want to see Mummy! Shut up! You're going to get us killed! Mummy will protect us! That's enough! I want to see Mummy! Mummy is dead, Hugo! You'll never see her again! Or Daddy! Amicia! You're lying! Ale będzie jazda, będzie... They killed at the house! Both of them! So shut up! You're lying! Lying! I hate you! Please stop! Nie tak się powinno... Hugo, nie... wait! Don't go out! You're mad! Ty głupi mały... Hugo, czemu ma... Gdzie on jest? Gnoju! Nienawidzę! Ale przy okazji mogę się rozejrzeć, bo... Oh no! He's going to get us killed! Mąka. Nie lubię takich akcji z młodymi. I'm sorry. Wait. Fuck. Czemu on jest mniejszy i wszędzie się... Oh my god. Oh no. Młody. Please listen to me. No, leave me alone. I'm sorry. Z jednej strony nie powinna tak powiedzieć, z drugiej strony... Dostał strzała. Ale dostał strzała. Ale dostał strzała ten gość po prostu. Jak mam się tam dostać? Ten. Jest on. You're not gonna put me in the child. I'm gonna start with you. Why do you have to come here? Please! Huh? Why? Don't make me! Idiot! This armor has stopped axes and swords!
A, dobra, teraz już widzę. A bit rusty. Okej. Okej, be cool. You're a slippery one. But one hit's all it takes. Just one. Nie. Ile on ma siły, żeby tak napierdzielać tym? I know what you like. Fine. I can use that to my advantage. I'm not scared of dying. I'm going to show you what it's like. Dobra, jest coraz szybszy. Nie trafiłem! Mam ostatni kamień. Bardzo niefajnie. Tam są. Jo. Ile on ma siły? Ile on miał siły? Bez kitu. I co? Mięknie paruwa? Amicia. You killed him. Przez ciebie zginęły dwie osoby, młody. Jak się z tym czujesz? Powiedz mi, jak się z tym czujesz? Co u ciebie? Jakbyś nie biegał jak debil. Co to prawda, misja też w sumie nie jest taka... Come on. Nie jest jakby bez winy, nie? Ale... Mogli to trochę inaczej rozegrać. Niestety... Kurwa, i to osiągnięcia. Także... Fajnie. Fajnie. Mam nadzieję, że nie będzie problemu z tym, że... Co to się... że... Nie będzie tak zwanego dysonansu ludonarracyjnego. I'm coming. Który na przykład ma miejsce w Tomb Raiderach. Tych nowszych. W sensie ogólnie w tej serii. Nie, no wiecie, w którym. W każdym razie to było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Zostaw łapkę, zostaw subacza, zostaw dzwoneczek, albo dingnij w dzwoneczek, albo uderz w ding-donga i tak dalej. Ja zmykam. Możecie sobie ogarnąć, albo ja wam powiem w następnym odcinku, czym jest dysonans ludonarracyjny. I pewnie znając życie, dokładnie to będzie miało miejsce później, także... Mogę tu wyjść? Could be our way out. Dobra, dzięki wielkie. Bez odbioru.